Siemaneczko, witam Was w czwartek. Ja słuchajcie, zabieram się pierwsze co za to, żeby tą uszczelkę tutaj sobie wkleić, żeby to już było zrobione, a następnie tam będę musiał tamten ubytek na górze jakoś uzupełnić. No i od tego bym zaczął, później chciałbym zrobić, ale to w sumie jak żona nie będzie potrzebowała prądu, to tą złączkę szynową na ten pęd tam wziąć, zrobić w końcu, bo już ją mam od dawna, jakoś nie było czasu, żeby zamontować. No a później to chyba trzeba się przenieść tam do tego, do domu, do tamtej części i porobić te odpływy, znaczy odpływy, przepraszam, no te zasilenia wszystkich kranów, pomocować na te listwy, żeby to już było też gotowe do zaciśnięcia w razie czego. No i od tego chciałbym zacząć dzień, a później to zobaczymy, co to będzie, czy będziemy mieli jakiś inny plan. Wczoraj coś mi kamerę cięło, nie wiem co się dzieje, mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie to się działo. Koło 30 sekundy mi, nie, dzisiaj ok jest jak na razie. Koło 30 sekundy coś mi cięło filmy, nie wiem dlaczego tak się działo, no ale tak też się działo. No i od tego chciałbym zacząć, a później zobaczymy, może policzymy ile potrzebujemy tych stelaży. Tak plus minus, mniej więcej, przynajmniej tych UD, ile bym potrzebował na początek, no i tych chyba CD, to są 60, bo na suwit jeszcze nie wiem, dokładnie się upewnię. No i nie wiem, może by po to podjechał, czy coś, czy jak nie, to może zamówił, no zobaczymy jak to będzie. Nie wiem, jakie tam długości też mają w hurtowni, a tak czy inaczej bym mógł z otwartymi drzwiami o 12 w sumie jechać i to wieźć, więc powinno być w porządeczku. No i też taki plan na dziś, zobaczymy co to z tego dnia wyjdzie, nic tam nie będzie się zbytnio tam działo. Co jest? No tak powiem wam, może uszczelka musi się uleżeć. Ale nie podoba mi się to. No. Co jest, kurde? Może przez to, że to takie przestrzelone jest? Nie mam pojęcia, ale słabo ogólnie to wygląda. Powinno to luźniej chodzić. No. Sorry. Nie wiem czemu tak, ale trochę lipnie. To łapie. No dobra, tak czy inaczej. Nic tu chyba nie za bardzo w to mogę wymyślać. Mogę odsunąć je trochę w tą. Coś da? Może tam się przypierają trochę. No zobaczę, imbusem może lekko tutaj ruszę w tą stronę i zobaczymy. Okej, słuchajcie, czasem bez tego się nie da. Próbowałem tu coś na zawiasach, ale to nic nie dało rady. Delikatnie tu szlifnąłem ten otworek kontróweczką, no i mamy to. Także jest jak trzeba teraz na luzaku. I mogę brać się na te czynności, czyli zaklejam teraz to. Okej, urobiłem sobie trochę tego. Tamtą masę gipsową, tą bezspoinową. Dlaczego ją używałem w ogóle? A tutaj do tych wypełnień na kleju, więc użyję też tu i mam nadzieję, że nie będzie to mnie pękało. No zobaczymy, okaże się w planie tak naprawdę, co się z tym będzie działo. Także uzupełniam sobie teraz tutaj. Taśma niestety nie klei mi się tu do góry, więc nie mogę tutaj jej dać. Nic nie poradzę, jakbym nie kombinował. No i tyle, lecę tu po całości, uzupełnię, zostawimy do podeschnięcia, a później będziemy tu coś z pędzelkiem kombinować. Od razu zabieram się, w sumie pierwsze co tu przyszedłem, zrobiłem mały obchód, można powiedzieć. Muszę to zdemontować, to jeszcze nie będzie potrzebne. Tylko niepotrzebnie ze dziur narobiłem. Czemu ja to w ogóle tu zamontowałem? Bo to używałem chyba tutaj, do nagrzewnicy jeszcze. Jak się nie mylę. Więc odkręcam to, no i zaraz będzie można się brać tam za montaż, to jest ty. Jeszcze żona wpadła na chwilę. To żeśmy porozmawiali, jakieś tam plany posnuli na różne tematy. No i może wpadnie mi ten, mówi, pomóc te, powycinać te XPS-y, jak nie dzisiaj, to jutro. Zawsze to trochę mi roboty odejdzie, bo ten trochę pewnie czasu przy tym zejdzie, żeby to powycinać. Słuchajcie, wychodząc tutaj z salonu akurat
Idę, szedłem sobie wzdłuż tego, kurde, tej deski, człowiek, grasz. Zobaczcie, jak wybałuszyło mi ją. Normalnie jest ten. Zrobiła mi się buła normalnie na środku. Nie wiem, ile kamera to odda. I wydaje mi się też, że normalnie widać, że dach lekko usiadł. Słuchajcie. Nie mocno, ale środkiem normalnie usiadł trochę, nie? Także jest padaczka, jeśli o to chodzi. Nie podoba mi się to. Nie powinno tak być, tym bardziej, że tutaj o, na tej czołowej desce mamy idealnie, wszystko idzie równo, nie? Nie ma z tym problemu. A tu normalnie na oko widać, że jest przepierdzielone. Ciekawe, czy z drugiej strony jest to samo. A jak? Też widać. Środkiem jest normalnie ten. Wygięta, jak tutaj to wygląda, jeśli chodzi o połać. Tu akurat nie widać tak, żeby on tutaj środkiem nam tak usiadł. Może minimalnie, ale usiadł, słuchajcie, zgodnie wszystko jest zrobione z tym, jeśli chodzi o konstrukcję dachową, zgodnie wszystko z projektem. Tak naprawdę tylko tyle, że tam był jedna tylko jętka była, ja dołożyłem dwie, zrobiłem z dwóch stron. Poskręcałem to, ale ewidentnie to widać. Czy ja będę miał tu jakąś opcję to wyprowadzić? Myślę, że ciężko to będzie. A ciekawe jak na zamkach leżą te krokwie. Jakieś tam delikatne luzy w sumie są, powiem wam. No, ale to jest no, dosłownie minimalnie, niewiele. Bo niewiele, nie wiem czy widzicie. Czekajcie, drabinkę może wezmę. Zobaczcie, jakiś tam luzik niby jest na tym zameczku, ale to jest taki... No, nawet nie jest połowy grubości metrówki. Tam siedzi elegancko, tutaj... No tutaj niby tam byłby grubszy taki ten. Tu też nawet nie chce nam wejść. Ta, no to ile to może mieć grubości? 2 mm? Też coś swojego poprzysychało pewnie te drewno. Tu wiem, że jeden był wysunięty dalej i to nawet ten chyba tu zaznaczony jest. Tak, ołówkiem, bo miał być, bo ja tutaj spieprzyłem na zamku, za daleko wyciąłem, więc on tutaj był akurat. No ale nie o tyle, żeby to wybałuszyć. Pytanie teraz, co się wydarzyło? Czy jak siadł lekko dach sobie środkiem, czy mogło tutaj dać to do góry wypchnąć, przez co się zrobiło, zrobiła się tu łódeczka? No nie wiem. Ciężko powiedzieć, powiem wam, ale nie podoba mi się to. Ciekawe jak z drugiej strony, jeśli chodzi o zamki. Gdzieś coś nie wypchnęło. No nie, wszędzie jest. No minimalne są jakieś tam szparki, ale to mówię dobrze, drewno mogło też wyschnąć, nie? Bo one też przecież było mokre, jak żeśmy to kładli. Nie no. Na pewno nie tyle, co na tej desce tu nam mi pokazuje. Nie wiem, co może być przyczyną. No prawdopodobnie to, że ten dach lekko usiadł. Mamy 23 stopnie kąt. Ta dachówka też swoje waży, tak naprawdę. No z tej strony jest tak mocno, tak jakby końcówką, słuchajcie, tam tylko, nie wiem, tak jakby uciekało. Aż nie jest aż tak, ale tu ewidentnie to widać. Czy ja mogę coś z tym zrobić? Nie za bardzo, powiem wam. No przecież jest przykręcone wszystko, mamy przykręconą ten struktonit, do tego jest przykręcona rynna. No i ewidentnie tak jakby końcówkami, kurde. Nie wiem, postaram się wziąć kamerę w rękę i wam to pokazać tutaj i widać, że środkiem. Kurde, nie wiem, czy ona tu pokaże, na ile to pokaże. Ale tak jakby tam o najbardziej było, usiadło. No, na domu jest igiełka, nawet nie ma o czym mówić, ta, jest wszystko ok, a tutaj sobie to nie wygląda tak jak bym chciał. Nic nie poradzę, powiem wam i co teraz, powiedzcie mi, do projektu mógłbym się przyczepić, do pani od projektu zadzwonić i powiedzieć, o co chodzi? Jeszcze sprawdzę później, jak będę miał chwilę, jak tam te wyglądają krokwie, może łatę przyłożę do krokwi w środku tutaj. Tam światło zapalone. I co tam się dzieje? No taki niemiły akcent tego dnia, powiem wam szczerze. No co tu mogło się wydarzyć? Tu nie za bardzo cokolwiek mogłoby się wydarzyć. Wszystko siedzi jak trzeba. Poskręcane.
No nic nie poradzimy, powiem wam teraz na to. Gdzieś tam, no nie wiem jak to mogło się zrobić, że jeśli tu, no teoretycznie mogłoby tak się wydarzyć, że tutaj lekko siadło sobie, a tam się wybałuszyło do zewnątrz górą, ale na ile to jest prawda, to tylko tak jak major, nie wiem, rozkminę na szybko. Okej, pierwsze mam skończone. Lecę robić to samo do następnych pomieszczeń tak naprawdę. Tam jeszcze w łazience się spotkamy, zobaczymy co tam trzeba będzie wymyśleć. A tam mam poznaczone chyba już tak jak wcześniej to miałem zaplanowane, więc nie powinno tam być już żadnych rozkmin wielu. No i tak to też wygląda. Powiem wam, z tym dachem jeszcze rozkminiam. Do czego mógłbym się przyczepić, jeśli chodzi o moją robotę, do tego, że zrobiłem te podwójne jętki tak naprawdę. A nie zrobiłem ich pojedynczy tak jak w projekcie. Co prawda moim zdaniem, i też tak samo rozmawiałem też z Hubertem z Startaku, dając podwójną z dwóch stron krokwi, to robi lepiej niż gorzej, no ale wiadomo, że teraz tak naprawdę przy jakimkolwiek, nie wiem, tam pretensjach ewentualnych do pani architekt, to nami powie, no ale panie, nie zrobiłeś pan tak jak trzeba, zgodnie z projektem i tyle. A moim zdaniem, jakbym zrobił to jednostronnie i dał pojedynczo, to zrobiłoby więcej bałaganu jeszcze niż jest teraz, więc... No słabo ogólnie, ale to taka tylko moja opinia. Tak naprawdę, no i tyle, jeśli o to chodzi. Dobra, nic. Ten temat chyba muszę przełknąć i nic z tym nie poradzę, tak naprawdę. Ale jak na dzisiaj co myślę, to powiem wam, że pierwsze co bym zrobił, to zrobił tej samej grubości krokwie na garażu, co na tym, co na domu. Bo na domu mamy 8x24, a na garażu w projekcie jest 8x20. I tu chyba mi się wydaje błąd nastąpił taki obliczeniowy, tak to powinno być rozwiązane, no ale teraz już trudno, to tylko tak dla was, dla informacji i w sumie tyle i dla samego mnie. No i wy macie to gdzieś, ja muszę to przełknąć po prostu i ewentualnie później przy robieniu podbitki pomyśleć, jakbym mógł to trochę wziąć, tak wiecie, zniwelować, schować to po prostu i tyle. Dobra, jadę dalej. Okej, dostałem cynkę z domu, że mogę odłączyć prąd na razie, więc biorę się za to, żeby tą kość tu włożyć i będzie można tutaj ten przewód od góry wrzucić tutaj, tak powinien być wpięty i tak też to będzie wyglądać, więc zabieram się, demontuję tą podwójną, a wrzucam tą, żeby to już było jak należy. Już będzie wszystko gotowe, bo miałem to zrobić, a jakoś nie było mi z tym po drodze. Dobra, to. No i zaraz wracam tam. Muszę tylko jakąś lampę sobie wziąć, kawałek przedłużacza, bo... A nie, przecież mam tam światło, tylko muszę włączyć, kurde. Rozpiskę muszę zobaczyć, żona mi zrobiła rozpiskę, taką tymczasówkę. Nie wiem, czy jeszcze docelowo nie zrobię, bo wiem, że są gotowe nawet programy do tego, żeby sobie porobić i można tutaj elegancko powrzucać. Wszystko, brat też mi przywiózł naklejki, co prawda po angielsku, ale też mam. Także coś z tego będę musiał wybrać. To jest za duży chyba ten kluczyk. Dobra, idę wziąć inne i ten. I zaraz tu poprawiam wszystko. No i dobra, demontuję to. Zakładamy w jej miejsce to. I słuchajcie, tu na temat bym się chciał wypowiedzieć trochę odnośnie tego zaciskania tych tulejek. Bo tam bardzo wielu widzów pisało, że na pewno są źle zaciśnięte i w ogóle, i będzie lipa. I w ogóle, słuchajcie, zobaczcie jak to jest dociśnięte tą śrubą. No nie ma opcji, żeby tu gdzieś jakaś luźna linka była w tym, naprawdę. Żeby gdzieś tutaj jakaś linka po tym dokręceniu została luźna. Moim zdaniem nie ma takiej opcji, żeby tu coś, cokolwiek mogłoby się wydarzyć, no ale to tylko też moje zdanie jest. Tak naprawdę. No i dobra, skręcamy. A teraz tu tymi, to są w ogóle już zaciski takie konkretne, że masakra w tej. Więc tutaj naprawdę linki luźnej tam nie znajdziecie, żeby miało coś tam, nie wiem, przeszkodzić. To też jest przewód tak naprawdę, jedno do drugiego dotyka. Nie ma tam prawa nic się nam złego wydarzyć. Dobra, gdzie lecisz? Szta wchodzi górą. Chyba tutaj damy ją, tylko tak, jak ją tutaj dać? Tu nie, tutaj chyba trzeba by było ją zawinąć. Dawaj, kurde. Odłączoną oczywiście mam sieć, że
Żeby ktoś nie myślał, że tu palce wkładam jak ten. Jak to wszystko żywe. Zostawiłem sled kontrolki faz włączone na razie czego, żeby coś się pojawiło, żeby paluchy stąd wyjąć. No i tak to trzeba było tutaj dać. Wydaje mi się. Porządnie skręcić. Jeszcze porównam ze schematem, czy na pewno tak? Wydaje mi się, że tak. Zresztą to bez różnicy, bo to i tak idzie wszystko pod jedno. To jest tylko tam z góry. Z szyny. Tak? Dokładnie mówię. Tak, tak. No i dobra, i te teraz tu wchodzą. Raz, dwa. Do końca. I temat mamy załatwiony. Dobra, mam to już dokręcone, tak jak trzeba, zgodnie ze schematem, więc musi być ok. Zakręcam, idę uruchomić światło. Tu mógłbym odkurzyć też przy okazji, ale nie mam trochę odkurzacza przy sobie, więc chyba to zrobię jak przyjdę. Zostawię na razie otwarte. Jak przyjdę to ten, to odkurzę i zakręcę tu zaślepkę to. Słuchajcie, żona mi tutaj pomaga z tym, jak to się nazywa, z wycinaniem tego XPS-a, ale tutaj powiedziałem, że może jednak sam wytnę ten kawałek, no w razie czego, bo mamy tutaj ten regulator od temperatury, więc jakby nie daj Bóg nożem przejechała, bym musiał jakąś karę wtedy wymyślać. O, i dobra. No możesz sobie lecieć teraz tutaj. Powiem wam, żona zaczęła tam nożem lecieć, ale zdaje mi się, że tutaj na takich odległościach to nie wspomnę o ilości ostrzy, ile trzeba zużyć, ale ręce ją będą boleć. Ja mówię, dam jej to, sławki na uszy i zobaczcie. Wraca w res, słuchajcie, w dwóch miejscach naraz. Na tej budowie raczej to niespotykana akcja jest. No ale dzisiaj tak akurat się wydarzyło, że coś się więcej dzieje. Dobra, kręcę tutaj. Będę przechodził do łazienki. Uwaga, bo namierzam cel. Córka ucieka, a ja ją tutaj na celowniku mam. Nie żyjesz! No tam zabawy takie. Oż kurde, delikatnie, panie. Trzymałem, żeby tyk mi z drugiej strony nie odpadł. Tutaj cienka ścianka. Okej, wróciłem sobie z przerwy obiadowej i powiem wam, tak rozkminiam, po co ja to tu zakładam, przecież tutaj jakieś inne pewnie podejście do gabarita będzie, więc to już się sprawdzi dokładnie i wtedy zobaczę, co tutaj potrzebujemy, czy goła rurka wystarczy, gdzieś tam jakieś przyłącze jest. Już nie pamiętam, kurde, jak rozbierałem tamtego, tego nie mogę sobie przypomnieć. Będę musiał wskoczyć na górę i zobaczyć. Tu żona ambitnie leci z tematem, bo ładniej to idzie, tu już ma objechaną całą tą stronę i powiedziała, że dzisiaj skończy wszystko, więc trochę mi zaoszczędzi czasu i dołoży swoją cegiełkę do tej budowy, można byłoby powiedzieć. A ja teraz tutaj przechodzę na wannę, mam cztery jeszcze te akurat, te kolanka, dwa pójdą tu, dwa pójdą na prysznic i tak powiem wam, rozkminiam tutaj nad wysokością. Wanna będzie miała 60 cm, no i tu chyba dobrze zaznaczyłem, bo mam na 76,5 76 tak naprawdę, czyli ta dycha jest na tą płytkę zostawiona. Tak to też wygląda, a tutaj był dołek, jeśli dobrze pamiętam, tak? Żebym też tego nie dał za nisko, ale 15 nad tą, nad wanną to jest wystarczająco, wydaje mi się. Więc też tak zrobię, to patrzę na tą wannę, którą będziemy chcieli kupić, to ona będzie miała około 80 cm, więc 80 i powiedzmy tam półtora na ten to gdzieś tutaj, także ten przesmyk między szybą od prysznica a wanną nie będzie zbyt wielki, ale wystarczający, żeby tutaj wejść. Tak naprawdę, no i chyba jak się chciało tutaj i prysznic i wannę, to w miarę normalnych takich rozsądnych rozmiarów, to
No to chyba inaczej byśmy tego tu nie ustawili, wydaje mi się, w tej łazience. Dlatego też tak, a w sumie ten prysznic będzie w miarę szeroki, bo ile tu zostawiłem? No 9 dych równe będzie miał, można byłoby powiedzieć, więc też szeroki. No i tak to też będzie wyglądało. Dobra, to zaczynam teraz tutaj działać. Okej, mam ustawione tutaj w poziomie, tylko że to i tak jeszcze będę musiał odkręcić do zaginania, bo wątpię, że ta zaginarka tu weszła. Zaciskarka znaczy się. No i dobra, i tu mamy 150, czyli jest ok. Przechodzę teraz na prysznic. I to będzie ostatni punkt dzisiejszego programu, jeśli chodzi o punkty. Odkręcę sobie od razu tą konstrukcję moją tutaj. Bo ona jest nam ten już niepotrzebna. Bo jakoś to stąd powinna wyjść chyba. Będzie mi łatwy poziom do prysznica przenieść. Słuchajcie, zdjąłem sobie te, patrzę tutaj na wysokość i powiem, że tu mam 11 cm dobre. Tego, także jeszcze grubiej tu wyszło, ale tu nie wiem, jeśli pamiętacie, tu zatrzymałem dołek z wodą, więc tu na chudziaku była zajebka ogólnie. Więc dlatego tak tu grubo jest, nie? Tu jeszcze dalej, to jeszcze grubiej wychodzi chyba. Z 11,5, no. Będzie na grubo. Ale jak się nagrzeje, to będzie trzymać za to. Dobra, słuchajcie, tak teraz rozkminka, jeśli chodzi o ten. O wysokość prysznica i myślę tak, że 115 zrobimy tu od poziomu podłogi. Że przydałaby się jakaś poziomica jeszcze. Że to sprawdzi ten naprawdę. No wezmę sobie tu malnę jakąś kreseczkę. Tu mam wstępnie kreskę, nie wiem czy to jest dobrze, czy to jest źle. I tutaj dam trochę głębiej te, jak to się nazywa. Bo tutaj obawiałem się tu jeszcze bardziej podkuwać, bo ten zaraz mamy, wiecie, kołka daje i zaraz mi wyjdzie tam przez ścianę, kurde. Ile tu już wlazłem głębokością. Chociaż nie no, mógłbym teoretycznie dać to głębiej, nie? Ale jeśli jest 150, to tylko tutaj jakiś, nie wiem, taki gwincik, który wejdzie do środka i na to już nakręcimy tą, nie? Baterię, więc nie powinno chyba być z tym problemu. Jeszcze do tego dojdzie płytka. No, ale w każdym razie tu lekko będę mógł dać głębiej. Tak naprawdę tyle o ile. No i tyle w sumie. Dobra, idę po poziomice, przełożę sobie ten poziom tutaj. Przerzucę ten poziom i słuchajcie, patrzcie jak tutaj jest ten, tu samo poziomująca będzie musiała wlecieć, nie ma bata, żeby to podrównać. No zobaczcie jakie tutaj dziury mamy. Także tu zjeżdża na maksa w dół. Dlatego też może ta posadzka tu się tak wysoko wydaje. No zobaczcie, nawet tutaj już jest rogiem ta. Tam jest dycha lekko, kurde. Przy końcu. Także tak to też wygląda. Dobra. Przenosimy to, będziemy to musieli z samą poziomką zawalczyć, wydaje mi się. Bo inaczej to tutaj nic nie zadziałamy. Słuchajcie, rozmierzam to, sprawdzam czy to jest jak trzeba. No i pracownik miesiąca przed do pracy. A może pani chce od razu umowę na stałe? Może pani chce od razu umowę na stałe? Tylko jeszcze stawkę byśmy musieli jakoś uzgodnić. Ja mogę w naturze zapłacić. Okej. Okay. Nie wiem, czy dam radę, bo już wiekowy jestem w sumie. Ale chyba ta. Okej. Okay. A kto za nią będzie płacił? A kto za nią będzie musiał zapłacić? No dobra, to idę w to. Słuchajcie, od jutra będzie szybciej budowa szła cała. To będę musiał się poświęcić trochę, ale jakoś dam radę. Jeszcze robię odzysk korku, bo może gdzieś się przydadzą. Chciałem powiedzieć, ten się nie przyda, ale został jeszcze o-ring. Szkoda wywalać, bo zawsze może gdzieś tam będzie jeszcze gdzieś potrzebny, żeby gdzieś wodę zamknąć czy coś. Przyjdzie ten, zabudowa kominka, więc tam nie trzeba. Czego? Bo trzeba było obciąć na równo, bo też by było dobrze. Czyli mamy koniec. Co ja...
Nie, odkurzę już wszystko. Odkurzę i tyle i będzie koniec na dzisiaj chyba, bo... Obojętnie. Dziękuję bardzo za pomoc. Okej. Okay. Mam to odkurzone. Ogarnięte, można byłoby powiedzieć. Dzięki nieocenionej pomocy mojej żony mam dzisiaj troszkę więcej zrobione, niż bym sam zrobił, tak naprawdę. Wstyd się przyznać, żona chyba dzisiaj więcej ode mnie zrobiła. Nie no, żartuję. Ale jeśli liczyłbym mety bieżące, to na pewno, bo co ja zrobiłem? Parę tych punktów, które tam się z tymi drzwiami pobawiłem. No i tyle, tak naprawdę. Dzisiaj więcej już nic nie zrobię, mam grubo po czwartej. A dużo koszenia mnie czeka, także ja spalam. Te liczenie tych profili zostawiam sobie na jutro. Udeki mam zapisane w tym, w zeszycie, bo jak liczyłem metry kwadratowe w tynku, to tam mam zapisane, tak żeby wiedział, ile tych udeków wziąć, tylko tych profili trzeba będzie policzyć dokładnie, ile wziąć tych CD. No i to bym chciał jutro zorganizować tak naprawdę, bo jutro też krótszy dzień będzie, ale chciałbym właśnie zorganizować te profile. Tam nad tymi drzwiami będę mógł tam zaciapać jutro to tym tynkiem, bo dzisiaj niestety nie jest to gotowe. No nie wyschło jeszcze, także też nie zrobię tego. No i coś jeszcze na pewno wymyślę. A sobota chciałbym zrobić fugowanie i... No i myślę, że tak też to zrobię. Co do tych profili samych, to tak zastanawiam się, czy w małych pomieszczeniach opłaca się robić krzyżowo tak naprawdę to wszystko. Ale myślę, że jak ten luza będzie na tym leżeć i w ogóle jednak na tym krzyżowej, to trochę bardziej chyba pracuje to wszystko i można byłoby powiedzieć, że ma trochę tego luzu więcej, nie wiem, tak mi się wydaje. Na tych dwóch profilach jednak to trochę jakoś będzie bardziej elastyczne, czy coś, i myślę, że lepiej chyba dać krzyżowo. Choć mówię, no nie wiem, czy w takich pomieszczeniach jak kibelek się opłaca, ale z drugiej strony dlaczego też nie? Chyba zrobię wszędzie. Tak i tyle. Co do podwójnego płytowania, słuchajcie, nie wiem, mam rozkminy, czy jest sens przy celulozie, gdzie dodatkowe obciążenie około 13 kg na metr kwadratowy przyjdzie, czy jest sens jeszcze tą drugą płytę tam naprawdę dokręcać. Wydaje mi się, że nie, przy tym właśnie, że no, będziemy dorzucać tą wagę w celulozie, no bo policzmy sobie, płyta ma tam około 26 kg, 27, jakby to odliczył na podzielił na 3 metry, no to mamy, kurde, no prawie tą dychę na metr z płyty jeszcze dodatkowo. No to można powiedzieć, że dorzucając celulozę, a nie dając drugiej płyty, możemy tą, jakby ten ciężar tej drugiej płyty odstawić, więc wydaje mi się, że chyba z tego zrezygnuję, ale jeszcze nie wiem, ponieważ chciałbym paski LEDowe tutaj użyć w korytarzu, taki kwadrat z pasków LEDowych tutaj sobie zrobić, a tutaj mam rozkminkę taką, podejrzałem gdzieś tam kiedyś, że tu pójdzie w ścianie pasek LEDowy od samej ziemi praktycznie do góry i sufitem w tą stronę i tak samo tutaj gdzieś dalej też pasek pójdzie jeden LEDowy do samej góry i sufitem w tamtą stronę. To będę musiał sobie wyfrezować w tynku. Mam nadzieję, że na luzaku mi się schowa. No i ten. I taki też jest plan, więc jeśli damy tutaj paski, to wypadałoby podwójne płytowanie tu zrobić. Chyba że zrobię delikatnie niżej tutaj korytarz, żeby tak jakby oddzielić, wyodrębnić ten salon, żeby tu był większy z jadalnią, a tutaj lekko spuścić niżej od momentu podciągu ten sufit, dać, nie wiem, 10 cm niżej na korytarzu. Wtedy będzie takie wrażenie, że tu będzie się wchodziło więcej może przestrzeni dzięki temu. No nie wiem, pomyślę nad tym jeszcze i wtedy bym dał podwójne płytowanie tylko tutaj na korytarzu, pod te paski. Może i tak to rozwiążemy. No zobaczę jeszcze. Dobra, bo się rozgaduję. Lecę, uciekam. Widzimy się jutro. Coś na pewno do przodu pójdzie, a przynajmniej te profile chociaż załatwić. Tylko nie wiem, jak 4-metrowe będą, czy je busem przywiozę. Ale może z otwartymi drzwiami by przywiózł jakoś. Pomyślimy. Dobra, to uciekam. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Na razie, cześć.